Zobaczcie, kochani, jak wygląda raj. Tutaj ludzie chillują w basenie. To wszystko, to danie i to kosztowało. Tutaj dzisiaj będzie impreza w nocy. Siemano, moi kochani. Dzisiaj wam pokażę, jak wygląda życie w raju. Przyjechaliśmy właśnie do raju. Tutaj na Wybrzeżu Karaibskim Kolumbii. Michał Kolumbia z tej strony. Witam was serdecznie. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Zaraz wam pokażę swoich znajomych i pokażę wam, jak wygląda życie w prawdziwym raju. Tutaj spędzimy sobie dzień, noc. Jutro jeszcze jeden dzionek, także naprawdę będzie zajebiście. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie na te widoczki. Pięknie, nie? Macie tutaj takie domki dla 3-4 osób, które możecie sobie wynająć z dużym, dużym wyprzedzeniem, bo naprawdę zawsze jest mega dużo rezerwacji. To miejsce jest zawsze full. Piękne, wysokie palmy, zajebisty klimacik. Tutaj recepcja, bar z tyłu. Ludzie z całej Kolumbii, z całego świata. Basen, morze. Muzyka gra, tutaj robią imprezy też w nocy. Tu macie basenik. Z drugiej strony plaża i morze. A tutaj sławny Krzysztof ST. Prosto z Polski. Przywitaj się z naszymi widzami. Swój content w internecie. No i tutaj obczajcie tą plażę. Tutaj morze jest trochę niebezpieczne. Jest to jakby plaża dla surferów. Także nie do końca może jest polecane kąpać się, jeżeli ktoś nie jest naprawdę bardzo dobrym pływakiem. Aczkolwiek zobaczcie te widoki. Jest naprawdę bosko. Jeszcze pogoda jest dzisiaj idealna. Także będzie się działo. Godzina 11. Spójrzcie, nagrywałem i spotkałem ludzi z Polski nieoczekiwanie. O, także widzicie, Polacy są wszędzie. Tutaj mamy nasze koleżanki Kolumbijki. Przywitaj się, Juliet. Nasli. I tutaj nasz influencer przyszły. Krzysztof ST, aka Kruk. Shakira, Shakira. Idziemy tańczyć łaka łaka. Zobaczcie, kochani, jak wygląda raj. Tutaj ludzie chillują w basenie. Tam możecie sobie coś zjeść, wypić. Tutaj jeszcze będą budować nowe obiekty. Ogólnie, jeżeli chodzi o nocleg, to tak jak wam pokazałem na początku, tam są to takie domki dzielone. Tu jest jeden z nich, a dzielone, nie, sorry, na początku to wam pokazałem akurat domki, w których można sobie spać samemu, tam 2, 3, 4 osoby, a tutaj są właśnie pokoje dzielone, w których śpicie, powiedzmy, no z obcymi ludźmi, ale jest to duża, tańsza opcja. Choć w sumie tutaj jest ogólnie w miarę dobrze, jeżeli chodzi o ceny. Tak jak wam na początku pokazałem, tam macie te cabanias, czyli takie bungalowy na 2, 3, max 4 osoby. Tutaj są dzielone pokoje na więcej osób. Bardzo tania opcja, 60 tysięcy peso, czyli około 60 zł. Ale w sumie ten bungalow na 3 osoby tam chyba 180 kosztuje, więc jak podzielicie na 3, to cena wychodzi taka sama, po 6 dych na łebka. Teraz pewnie wielu was zapyta, a co robię, jeżeli muszę pracować? Jeżeli pracuję zdalnie, chcę się tutaj zatrzymać. Tu sobie wchodzicie na górę do takiego domku i tu macie lepszy zasięg Wi-Fi. Wi-Fi ogólnie jest na obszarze tego hotelu, wiadomo, nie wszędzie jest idealne, ze względu, że jesteśmy w sumie w dżungli nad samym morzem, ale tutaj macie taki fajny spot, gdzie sobie możecie usiąść ze swoim laptopem, popracować. Tu zawsze zasięg jest w miarę dobry, więc bardzo dużo ludzi właśnie przyjeżdża w to miejsce i sobie tutaj pracuje zdalnie. Więc już wiecie, no życie nie jest takie drogie tu na Wybrzeżu Karaibskim w Kolumbii, także spoko, można sobie tutaj przyjechać i pracować online, fajnie zarobić i wydać te pieniądze, nie przejmując się tym, że jest zbyt drogo. Tutaj wszyscy influencerzy, tylko w telefonach. Każdy nagrywa, każdy tutaj chce być sławny. Szczególnie ten gość, Kruk. Zobaczcie, 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 o, ale ucieka. Nie wiem, co to jest, ale ucieka. I tu jest żarło, ja zamówiłem sobie cazuela de mariscos, czyli taka zupa z owocami morza. I do tego dostałem jeszcze patacones, dwie sztuki, czyli to jest jakby placek taki z tego, platanów.
podobne do banana. Dostałem jeszcze sałatkę z awokado, ryż z kokosa i to wszystko, to danie i to kosztowało mnie 35 tysięcy pesos, czyli 35 zł mniej więcej. No naprawdę porcja jest wyrąbista. Tutaj dziewczyny zamówiły jakieś pier z kurczaka. No, jest ok? Milanesa. Tak, to pier z kurczaka w serze, opiekana tutaj z warzywami i ich dania. Quanto valen tus sus platos? 38 mil. 30 milanesa i 28 tutaj to danie. No, ceny są naprawdę przystępne jak na takie miejsce. Siadamy do jedzonka. Zaraz wam powiem, jak wrażenia z tego pysznego, wspaniałego posiłku. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj są jakieś krewetki, nie krewetki, kalmary, małże. Oczywiście ja wiem, że nie każdy jest miłośnikiem owoców morza, ale raz na jakiś czas myślę, że takie danie jest naprawdę zajebiste, pożywne, zdrowe. Wow, na potrzeby filmu... Pod dużym wrażeniem petarda, jaki tatu masz się innego. Daj bicie. Naprawdę, bardzo dobre jedzenie. Krzysiu się tutaj jeszcze nie chce skusić. Ja później, ja jebkę na razie sobie. Na razie jebka matę. Jebka matę. Zajebiste, bardzo dobre żarcie. W raju jest pyszne jedzenie. W raju wszystko jest piękne. Nieprawdaż, Krzysiu? Tak. Influencerzy, sami influencerzy. Zobaczcie, zobaczcie. Tak. Każdy, sami influencerzy. Tak, każdy tu nagrywa. Swój content, każdy, tak. Każdy, każdy chce być sławny. Każdy chce lajki. Nas 10 osób, ale influencerzy. Tak właśnie wygląda piękne życie w Kolumbii. Jak sami widzicie, jak mieszkacie w takim mieście jak Santa Marta na Wybrzeżu Karaibskim, macie taką miejscówę jak ta na dosłownie godzinkę, półtorej godziny z Santa Marta. Także przychodzi sobie piątek, sobota, wyjeżdżacie sobie poza miasto, zamiast jechać gdzieś, nie wiem, chodzić nad rzeką w zimowy wieczór, gdzie pizga, nie da się ujść, bo jest 0 stopni albo minus 10, tak jak to niestety w Polsce. Tak, łazicie sobie tutaj, rozumiecie, po takiej pięknej plaży. Tak jest. A my tu piękne kręcimy, widoczki macie, piękne dziewczyny, wszystko jest. Piękne morze. A jak raz padnie deszczem, zaraz jak walnie burzą, to normalnie to żaby będą z nieba leciały, tak, ale damy radę. Tam w ogóle dalej jeszcze macie pełno innych hosteli, w których też możecie zawitać, macie baseny, macie imprezy w nocy, ogniska, także zobaczycie za chwilę, co się będzie działo. Będzie odjazd. Teraz będziemy grać w siatę. Shakira! Idziemy się przejść. Patrzcie, tutaj dzisiaj będzie impreza w nocy. Taki klimat. Wypad.
raj na ziemi, czego więcej chcieć do szczęścia. Basen jest, gorąco, sama młodzież, fajni ludzie z całego świata, jedzenie zajebiste, drineczki, wszystko czego tylko możecie zechcieć, ceny dobre, jeszcze lepsze dla tych, co zarabiają za granicą, gdzieś w jakimś europejskim kraju. Wbiliśmy na basen na Kosteniu, gdzie nie jesteśmy zameldowani, ale w sumie nikt sobie nie zda sprawy. Asli! Hola! Krzysiu niestety i Juliet trochę się bali tutaj wbić, nie wiem gdzie oni poszli, także jesteśmy tu we dwójkę nielegalnie. Ewakuacja! Deszcz tropikalny, zobaczcie co się dzieje. Ulewa tropikalna. O kurde. Oj stary, straciliśmy wizję z powodu deszczu. Krzysiu tutaj rozkręca imprezę dzisiaj. Ale się rozpadało, powiem wam. To jest pana rumba! Jedziemy teraz, będzie fiesta! Będzie się działo! Shakira jest z nami, będzie tańczyć waka waka! Waka waka waka, I China! Będzie tańczyć chińskie tańce ludowe i kruk! Tutaj Krzysiu opowiada o swoich przykrych doświadczeniach z kolumbijskimi dziewczynami. Jest ich dużo! Nie ma przykrych, same pięknie! Biedny Krzysiu, skrzywdzone, złamane serce! Patrzcie jaki klimacik, cudowny klimacik, naprawdę. Wszystko super oświetlone. Wszystkie te knajpki, disco, w ogóle centralnie naprzeciwko morza. Znaliśmy tutaj z Bucaramanga i z Barranquilla Bucaramanga. Tak,
właśnie grają sobie w szachy, a ja tutaj jestem trenerem. To nagrywamy polskiego YouTube'a, stary. Tak? No. Frutem fratem. Nie trzeba wiele mówić, wszystko widać, jak pięknie. 9 rano. Ogólnie jesteśmy miłośnikami wczesnego wstawania, ale zeszłej nocy trochę się działo, powiem wam, i poszliśmy spać dosyć późno. Także dopiero idziemy na śniadanie. O, właśnie spadł jakiś kokos. Elegancio, elegancio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jak się bawiłeś, Michał? Bawiłem się wczoraj wyśmienicie, wyśmienicie tak? Się bawiłem. Jest... Ile kroków zrobiłeś? Oj, powiem wam, kochani, że wczoraj było grubo. Musieliśmy się tak nachodzić normalnie z wioski do wioski. Tutaj bardzo ważny mecz, bardzo ważna plażę. Zduży przesz. Championship, finał Ligi Mistrzów. Championship, tutaj Krzysiu wczoraj pokazał, Ronaldinho, R10. Tak jest. Idziemy na śniadanie, trochę żeśmy się zaspali, o jest, kurde. No. Na polskiego YouTube'a, zobaczcie jakie śniadanko. Omlecik z owocami, a ty Krzysiu, co tam masz? Co ty, hamburgera na śniadanie? Do jakiegoś takiego angielskiego coś, nie wiem. A ja mam Polish breakfast. O, ten ma polskie śniadanie, Aguila Light. Nie jest light, nie jest light, a to normalne, no to jeszcze bardziej hardkorowo. Leżaki. Zobaczcie raj. Nie, tu Krzychu mówi, że Cancun, czy dzisiejsza woda, to nie, fakt. Nie, to nie chodzi mi to o fakt, to, że raj nigdy na ziemi, nie był w Cancun. To jest przykład najbardziej dzikich Karaibów, jakie są, po prostu mi się wydaje. Są naprawdę takie dzikie, nieokiełznane Karaiby jak my, więc my tu pasujemy jak najbardziej, nie? No. Oj, Krzysiu zawsze gada bzdury, ale... Do rzeczy. No jest, nie jest taki... to miejsce turystyczne tak bardzo, tak. Że macie full turystów, sprzedawców, ceny do góry podniesione na maksa i tak dalej. No to jest miejsce, gdzie czujecie boską energię. Boską energię, tak. Wychodzicie tutaj, oddychacie świeżym powietrzem, jest czujecie, pięknie. Że żyjecie. Ceny są przystępne, pyszne jedzenie, jak wam pokazywałem. Ładne dziewczyny, także naprawdę. Przede wszystkim ładne dziewczyny. Przyjeżdżacie tutaj i bawicie się. Korzystacie z życia. Korzystacie z życia. I wcale dużo nie wydajecie. Dokładnie, dokładnie. Także pamiętajcie, jak chcecie wpaść do raju, a tutaj macie polecamy. Ziomków, polecamy, czekamy. Polecamy hostel Los Hermanos. Los Hermanos albo Costeño. Tutaj pokażemy jeszcze. O, tu mamy Costeño. Tu była impreza zeszłej nocy, chyba też widzieliście, także idziemy zobaczyć, co się dziś dzieje. Dobra kochani, to by było tyle na dziś. Chciałem wam trochę pokazać tego wspaniałego raju, wspaniałego miejsca, w którym tak naprawdę łatwo się jest znaleźć. Każdy z was może się wyrwać z domu, przylecieć tutaj do Kolumbii. Dzisiaj nie jest to już tak niebezpieczne. Tutaj możecie korzystać z tego, z uroków tego pięknego państwa, z tego wszystkiego, co widzieliście na tym wideo. Bawić się i korzystać z życia, cieszyć się przyrodą. I nie jest to naprawdę drogie, no wiadomo, jedynie połączenia pomiędzy Polską a Kolumbią trochę kosztują kasy, ale myślę, że naprawdę warto. Jeżeli wam się podobało Michał Kolumbia, zostawcie mi lajka, pośledźcie kanał, pośledźcie mnie również na YouTubie, bo to na pewno pomoże w rozwoju tego kanału i mnie zmotywuje do tego, żeby więcej wideo wrzucać, a tymczasem żegnam się z wami, pozdro, do następnego.